Thank you.
dla cudownej egzotyki, którą tutaj do Miechowa nam dzisiaj wprowadziła. Drodzy Państwo, zanim zapowiem kolejny zespół, Kolumbię, chciałabym zaprosić na scenę kogoś specjalnego. Freddy, come on, can I invite you on the stage? Szanowni Państwo, to jest Freddy, this is Freddy. Make a noise for Freddy, zróbcie hałas dla Freddy'ego. To jest lider kolumbijskiej grupy. You are the leader of your group, of your Colombian group. Can you say something, a few words about your group from Korea? Hello, hola, ¿cómo están? Colombia, of course. What did you say? I said Korea, I'm sorry. Well, Colombia is close, the name is close. How are you today? Sorry for my voice, we were screaming a lot those days. I'm very, very pleased to be here. And thank you for... Freddy, bardzo się cieszę, że tu jest u Państwa. I will be translate, okay? Okay. She gonna be translate. Okay. I'm very pleased to be here. Bardzo się cieszę, że tutaj są. Thank you for the invitation. And we are really happy to show you a part of my country from Colombia. Będą bardzo zaszczyceni, pokazując Państwu część swojego kraju. We're gonna dance some dance from the Pacific side of Colombia, where we move our hips. W ich kraju najbardziej lubią poruszać swoimi sexy bioderkami. A nie powiedział sexy, przepraszam. We are based in, our group is based in London. In London, we have the school of dancing there. We have a lot of work with the immigrants of South America. We have in the school people and children from different countries like Ecuador, Peru, in London, in England. We come in from there directly. Przyjechali do, I have my own microphone. Przyjechali do nas z Wielkiej Brytanii, tam zrzeszają wielu ludzi z wielu krajów. And we are part of the CEOF in UK, so the CEOF invite us to be here with you. Również są częścią międzynarodowego certyfikatu CEOF, które będą tutaj dzisiaj Państwu i w ramach tego swoje tańce prezentować. Well, there is no more to say. Just thank you to all of you, and please enjoy. Bardzo, bardzo dziękujemy Freddiemu. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Drodzy Państwo, zapraszam gorąco na scenę Talent School of Dance z Kolumbii. Brawa gorące! Oh,
gorące brawa jeszcze raz dla nich. Niezwykły temperament, drodzy Państwo, uśmiech na twarzy. To są właśnie cechy, którymi odznaczają się klimaty właśnie z tamtych stron, drodzy Państwo, no i niezwykłe, niezwykłe kolorowe stroje. Kto nie oglądał z nas w dzieciństwie bajki pod tytułem Speedy Gonzales? Ja osobiście taką pamiętam. Jestem z pokolenia Mini Ninesów i tę bajkę doskonale pamiętam. Wiem, że to oczywiście stereotypowe myślenie o kraju i jestem od tego daleka. Natomiast takie miłe wspomnienie dotyczące Meksyku właśnie z dzieciństwa. Meksyku. Nie wiem, drodzy Państwo, czy to nerwy, czy to stres. Kilkukrotnie już się pomyliłam nazwy zespołów i krajów, ale bardzo proszę mi to wybaczyć. Myślę, że jest to spowodowane różnorodnością i różnokolorowością dzisiejszego naszego festiwalu, co się rzeczywiście bardzo rzadko zdarza i stąd moje tutaj pomyłki, za które bardzo, bardzo przepraszam. Szanowni Państwo, Kolumbia za nami, przed nami Kenia, tutaj już się na pewno nie pomyliłam, przed nami Kenia, która już szykuje się do występu i potrzebuje pewnie jeszcze dwóch minutek na to, żeby się przebrać, przygotować. Drodzy Państwo, Kenijczycy, u nas już nie po raz pierwszy, bo mieliśmy przyjemność kiedyś grupę z tego kraju gościć i zawsze cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem, fantastycznym przyjęciem, miłą rozmową, miłym wymianą doświadczeń między naszymi krajami, przecież tak bardzo od siebie na co dzień odległymi. Takie festiwale mają, drodzy Państwo, jedną z wielu fantastycznych cech, bo oczywiście tych fantastycznych cech jest wiele, ale jedną z nich jest to, że spotykamy się jakby z zupełnie innych krańców świata, mówiąc zupełnie innymi językami, drodzy Państwo, wyglądając zupełnie inaczej, dorastając w innej kompletnie kulturze. Kto z Państwa był na mszy świętej dzisiaj, ten wie, jak ta msza wyglądała. Ja niestety nie mogłam na niej być, bo byłam już tutaj, natomiast ci z Państwa, którzy tutaj przybywali, opowiadali mi o tym, że była to niezwykle wyjątkowa i łącząca kultury i pokolenia msza, jakiej w Miechowie dawno nie pamiętamy. Czy to prawda, drodzy Państwo, czy tak było? Tak było. Było to niezwykłe doświadczenie, powiedzmy sakralno-kulturalne. Wszyscy z Państwa to mówią, którzy na tej mszy świętej dzisiaj byli. Bardzo się cieszymy, że takie wyjątkowe wydarzenia i zupełnie niecodzienne dla Miechowa możemy organizować. Więc tak jak powiedziałam, spotykamy się na jednej scenie, spotykamy się w jednym miejscu, a pochodzimy przecież z przeróżnych stron świata. Wyglądamy zupełnie inaczej, mówimy innymi językami. To jest niezwykłe, że w takich miejscach dziś jak Miechów, wczoraj jak Myślenice, Kraków, możemy się spotkać. Myślenice, drodzy Państwo, skoro o nich mowa, już nas serdecznie zapraszają na jutro, na kolejne występy w ramach Festiwalu Folkloru, który potrwa do 20 lipca, drodzy Państwo, bo to impreza wielodniowa, przedsięwzięcie wielodniowe od 10 do 20 lipca, drodzy Państwo. Dzisiaj tylko wycinek, ułamek tego wszystkiego, co możemy spotkać podczas 9 spotkań, małopolskich spotkań z folklorem. Więc zapraszam Państwa serdecznie, jeśli ktoś ma takie życzenie do Myślenic. Dzisiaj jesteśmy w Miechowie. Proszę wybaczyć mi moją przydługą prelekcję, drodzy Państwo, ale jest ona spowodowana tym, że zespół kenijski musi po prostu się przebrać i przygotować do występu. To nie jest tak, że Państwa tutaj zagaduję. Jestem taką trochę za pajdziurą teraz po prostu. No taka rola też jest czasem konferansjera. Przepraszam za to wyrażenie. Patrzymy, śpiewamy. Tańczy leśmi.
might be your dream come true. Goodbye, Carolinka, can't you see that you are the one for me?